bo jestem młodym graczem i gram dużo. I to dla młodego gracza jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby łapać te minuty i bardzo się z tego cieszę i moja pozycja w klubie jest dobra i z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Taka rodzinka to nie? Karol absolutnie nie sprawiał kłopotów. Spokojny, grzeczny chłopak. No zdarzały mu się jakieś wyskoki od czasu do dziecko, czasu. Jak każde dziecko, tak, no, tak, to jest w szkole, logiczne. Ale... Tak, to jest logiczne. Ale generalnie był spokojnym, fajnym chłopakiem. Jest. Nie przejmuję się niepowodzeniami i wydaje mi się, że jestem silnym graczem i to ze mnie spływa, bo wiem, że jakie to jest ważne, żeby nie przejmować się właśnie takimi komentarzami czy różnymi opiniami i chcę robić swoje i pokazywać się z jak najlepszej strony. Myślę, że jest silny psychicznie i to też jest ważne. Że ja bardziej się przejmuję, że niestety wtedy nie wiem, co mu powiedzieć, a on mówi, no trudno, będzie następny mecz, myślę, że będzie lepiej i jakby zmieniamy temat. No ja zacząłem grać też w wieku 6 lat, już tutaj Elkę Żuławę, tylko że nie było warunku, żeby jechać do Gdańska, żeby tego, tylko że ja miałem, przyjeżdżali niektórzy tam trenerzy tego i chcieli mnie wziąć do Gdańska, ale tutaj były takie tutaj prace, jak kiedyś to było, że nie można było wyjechać. Trzeba było pomagać rodzicom, trzeba było tam robić inne prace. No i potem nastał Piotrek i Piotrek był też bardzo dobry zawodnik, bardzo super zawodnik. Czyli nasz starszy syn zapoczątkował tą tak. drogę. To był jeden z lepszych zawodników w Lechii w tamtych swoich czasach. Już był w kadrze Pomorza, także tego. I potem Karol. I Karol to wszystko przejął. Jest parę rzeczy, na którym muszę popracować. Wydaje mi się, że jest to gra głową i gra w obronie i taktyka, bo mogłoby być lepiej i staram się właśnie wyeliminować te braki i ulepszyć swoje dobre rzeczy, żeby było ich jak najwięcej i żeby wychodziły one bardzo dobrze. I będę się starał wyeliminować te braki, żeby było ich jak najmniej. No Karolka zaczęła się w 2007 roku, w LKS Żyławy. Grał do 2012 roku tutaj. I potem Olekia Gdańsk go na turnieju jakichś takich halowych go wyczuła. Zobaczyła, jaką gra i go wzięli. Wzięli go do Lechii w 2012 roku. I potem 3 lata grał w juniorach. I po 3 latach podpisał już kontrakt z Lechią. Profesjonalny. Mhm. Jeszcze my musieliśmy jechać, jako nie był niepełnoletni chłopak. I my podpisywaliśmy. Jestem wychowankiem tego klubu i czytając nawet niektóre komentarze, to właśnie czytam, że lubią mnie kibice i jestem bardzo wdzięczny im za to, bo po to się gra dla kibiców i chcemy właśnie dawać im jak najwięcej właśnie pięknych emocji, tak jak w meczu z Brøndby i będę się starał to im udowodnić, że jestem dobrym zawodnikiem. Jak właśnie siedzimy na trybunach na żywo, to wszyscy się zawsze śmieją, że skaczę, krzyczę i właśnie bardzo, bardzo przeżywam. Czasem mam wrażenie, że bardziej od niego, bo on jest taki opanowany, on później mi opowie, a ja siedzę i się stresuję rzeczywiście. Ale bardziej na żywo niż w telewizji. Nie lubię w telewizji, że jak jestem na żywo na meczu, to tak czuję. I dużo bardziej wtedy przeżyłam. Wolny czas wykorzystuję z dziewczyną lub z rodziną, wiadomo. Też czasami znajduję czas na rozrywkę, tak jak FIFA. Z FIFA, FIFA 20 teraz wyszła, więc trochę czasu więcej spędzam z FIFA. Ale dla mnie właśnie jest otoczenie najbliższych bardzo ważne i staram się właśnie ten wolny czas spędzać z nimi i tego się trzymam, bo wiem, że dużo mi dają i za to im dziękuję. My jesteśmy dużą rodziną, bo Karol ma trójkę rodzeństwa, także jak zasiadamy w niedzielę do rosołu, bo co niedzielę jest u nas rosół. No i plus makaron swojski.
który tak? mąż robi, jest mistrzem. Tak. Także nas 10 osób zasiada do stołu i jest fajnie. Tworzymy taką, no można powiedzieć, włoską rodzinę. Wnuczki przychodzą, wnuczek. No, także już tak. I to nie trzeba dzwonić, nie trzeba nic, tylko po prostu muszą być. I Karol również przyjeżdża. I Karol, jak ma wolne, jak może, to jak nie ma meczu, nie ma wyjazdu i nie ma tam gdzieś. To też. To zawsze jest Karol jest. Jak go prowadziłem, ja jeździłem z nimi tutaj na Żyławę cały czas i plus jeszcze to nie tylko, że na trener był, znaczy trening na Żyławę, tylko jeszcze potem 2 godziny tutaj z tyłu trenowaliśmy na swoim dzień, codziennie, taki trening. Codzienny. Mi to nie było znaczenia, to jest sobota, niedziela, czy poniedziałek, czy wtorek, nie ma znaczenia. Przy czym to nie były takie treningi. To nie były jakieś obciążające, ale żeby uderzać lewą nogą. To była raczej zabawa, nie? Tak, prawą nogą, lewą nogą. On, dlatego teraz jestem obunożny, bo ja go uczyłem, żeby uderzał lewą, bo to jest typowo prawonożny chłopak. No wykonują tata i na pewno to był dobry ruch w jego wykonaniu. I trenowałem całe dnie z bratem, z kolegami i jak widać siatka już jest rozerwana, takie silne strzały były i na pewno dużo czasu tu spędzałem i jak widać przyniosło efekty. Nawet teraz właśnie jak byłam na drugim końcu świata, to starałam się włączyć ten mecz w internecie i go obejrzeć. No jest to dla mnie naprawdę ważne, żeby te mecze widzieć i patrzeć, jak on się rozwija. Ta atmosfera przedmeczowa na pewno mnie napędza i czuję się dobrze przed meczem. Mamy fajny zespół, fajną szatnię, fajny stadion i walczymy o każdy punkt, o każdy centymetr boiska i czujemy się świetnie tutaj w Gdańsku. Jeśli chodzi o europejskie puchary, to jest duży niedosyt moim zdaniem i że szczególnie szkoda tego pierwszego meczu, o dziwo, że wygraliśmy ten mecz, ale mogliśmy wygrać ten mecz zdecydowanie wyżej i żałujemy tego, bo było naprawdę blisko awansu i na wyjeździe zawieliliśmy. Wiemy, że mogliśmy pokazać się z lepszej strony. Byliśmy blisko, była dogrywka, ale niestety się nie udało i na pewno zdobyliśmy cenne doświadczenie i to będzie skutkowało, mam nadzieję, że w następnych latach. Z prawych obrońców najbardziej się aktualnie wzoruje na Arnoldzie z Liverpoolu, bo jest młodym graczem, jest wiekowo w ten sam rocznik jak mój i ma już duże doświadczenie na szczeblu europejskim i naprawdę widać u niego to doświadczenie i że się nie boi, że zna swoje umiejętności i to jest dla mnie bardzo ważne i na pewno będę spoglądał na niego i próbował robić to, co on. Jeśli chodzi o turniej we Włoszech, to wspominam go bardzo dobrze, bo nabrałem dużo pewności siebie, grając z takimi zawodnikami i dużo to mi dało. Jestem pewny siebie i czuję się świetnie po tym turnieju. Wydaje mi się, że już jesteśmy coraz poważniejszą drużyną, jeśli chodzi o nasz młodzieżowy futbol i liczyliśmy się z takimi drużynami jak Włochy, Belgia, no wiadomo, z Hiszpanią się nie udało, ale zagraliśmy dobry turniej i możemy go zapisać jako na plus i z takimi zawodnikami na pewno w niektórych było widać różnicę, że potrafią naprawdę grać dobrze w piłkę i tak jak Kiesa czy Luka Bakio, oni naprawdę to robią bardzo dobrze. Ale wydaje mi się, że do innych zawodników można już nas porównywać i wydaje mi się, że będziemy czołówką w Europie niedługo. Widać to po meczach i nawet rodzina mi tu mówi, że zmieniłem się po tych mistrzostwach i dobrze mi się gra po tych mistrzostwach. Też no właśnie nabrałem pewności siebie, moja pozycja w klubie, jak mówiłem, jest już lepsza i wychodzę na trening wiedząc, że jest szansa na grę i z tego powodu jestem zadowolony. Ja myślę, że Karol się nie zagubi. Już widzimy po nim, że jednak syndromu jakiejś wody sodowej na pewno w przypadku Karola nie będzie. Tak, nie ma. Z mojej strony no jedynie co mnie martwi, że gdzieś ten mój syn może wyfrunąć dalej, nie? Bo teraz mamy komfortową sytuację. Karol jest w Gdańsku, tak, przyjeżdża co niedzielę na nasze rodzinne tutaj obiady, także no jest fajnie.
No, ale martwi na mnie, no martwi i cieszy, że ta kariera może kiedyś ewoluować. No i największe marzeniem jest zagranie w Anglii, bo to jest świetna liga, dla moim zdaniem najlepsza i to tempo gry jest naprawdę niesamowite i podoba mi się też to, że oni nie mają w ogóle przerwy, że święta grają i tam cały czas myślisz właśnie o piłce i te trybuny właśnie, że na każdym meczu jest komplet ludzi. Takie Bournemouth może wygrać z Arsenalem i to jest piękne w tej lidze. Za dużo jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy, chyba oboje wiemy, że to, że spędzamy ze sobą dużo czasu, już tak jakby nie wyobrażamy sobie życia bez siebie, to, że to nie będzie oznaczało jakiegoś końca czy początku dla nas. Więc na razie jakby nie wybiegamy tak zbytnio w przyszłość. Co ma być, to będzie. Ja wiem, że sobie poradzimy razem. Na razie moje miejsce jest w Gdańsku i chcę tutaj właśnie swoje cele osiągnąć, które mam, które sobie wyznaczyłem na początku rundy i chcę właśnie zdobyć się z tym klubem Mistrzostwo Polski i taki jest mój cel, żeby mieć w Polsce już wszystko, co było do wygrania i wtedy będę bardzo, bardzo zadowolony.